W tym filmie opowiem wam trochę o tym, jak zrobiłem swoją najnowszą animację Bad Guy Animated. Ogólny zamysł był taki, by po prostu sparodiować oryginalny teledysk. Nie pamiętam, kiedy mi to przyszło do głowy, ale zawsze lubiłem koncept parodii piosenek. Pewnie to dlatego, że jedne z pierwszych filmów, jakie oglądałem na YouTubie jeszcze za dzieciaka, to parodie od Weird Ala, takie jak Smells Like Nirvana lub Amish Paradise. W ogóle jak ktoś nie zna, to polecam, bo to komediowe złoto. W każdym razie stwierdziłem, że Bad Guy Billie Eilish świetnie nadaje się na animowaną parodię. Teledysk jest charakterystyczny, a Billie Eilish z jej sposobem śpiewania, ekspresją twarzy i ogólnym stylem bycia nie jest szczególnie trudna do sparodiowania. Zabrałem się do pracy, gdy miałem tylko pomysł na jakąś połowę ujęć, ale bardzo chciałem szybko zacząć, nawet jeśli by to oznaczało, że spora część tej animacji będzie wymyślana na bieżąco. W sumie tak wygląda sytuacja z każdą moją animacją. Na początku musiałem zaprojektować kreskówkową Billie Eilish. Zauważyłem, że ma ona jedno oko mocniej otwarte od drugiego, co mocno podkoloryzowałem w swoim designie. W animacji ważne jest, by postać miała charakterystyczną sylwetkę, dlatego u mnie jej ciało składa się zasadniczo z dwóch trójkątów. Rysując ją, starałem się też różnicować grubość konturów. Warto przemyśleć, gdzie powinny być grubsze, a gdzie cieńsze, chociaż stosowanie tego w praktyce bywa trudne. Przeważnie warto rysować grubsze kontury tam, gdzie skóra jest rozluźniona i cieńsze, gdy jest napięta. Dodatkowo w przypadku Billie rysowałem jej oczy zawsze cieńsze bliżej czoła i grubsze na dole. Jej włosy rysowałem na osobnej warstwie i animowałem ją najpierw bez nich. Kiedy miałem już gotowe klatki łysej Billie, rysowanie włosów było dużo łatwiejsze. Wielu profesjonalnych animatorów tworzy animację jedna warstwa po drugiej, zamiast od razu rysować całą postać i warto brać z nich przykład. Do tej pory trochę eksperymentowałem z programami. Używałem już Blendera, Flasha, a najwięcej animacji zrobiłem rysując poszczególne klatki w Photoshopie. Tym razem użyłem OpenToons. Jest to darmowy program do tworzenia animacji klatka po klatce i okazał się bardzo solidny. Mimo to przyzwyczajenie się do nowych programów zajmuje mi bardzo długo i nie pomagało w tym to, że pierwsze kilka sekund animacji było dość skomplikowane do zanimowania. Wstęp w oryginalnym teledysku trwa 29 sekund, a u mnie tylko 6, ale kiedy to animowałem, miałem wrażenie, że trwa to znacznie dłużej. Z mojej perspektywy późniejsze ujęcia nie były tak ciężkie, ale kiedy robiłem live'y z animowania, sporo ludzi pytało się, dlaczego to wszystko mi tak długo zajmuje. Niestety, w przypadku animowania klatka po klatce często tak jest. Animowałem w 12 klatkach na sekundę, co może nie brzmieć jak coś, co zajęłoby tyle miesięcy. W moim przypadku każda klatka, którą musiałem narysować, nie miała wielu detali, ale to, co sprawia, że animacja zajmuje mi tyle czasu, to fakt, że każdy rysunek postaci musi tworzyć sensowną całość z pozostałymi klatkami. Gdybym szybko rysował każdą klatkę, to animacja nie tylko wyglądałaby gorzej, ale mogłaby być po prostu nieczytelna. Przy animowaniu niektórych ujęć pomagało mi wzorowanie się na oryginalnym teledysku, jednak lubię też czasem animować bardziej abstrakcyjne rzeczy z wyobraźni. Przy dynamicznej animacji, w której dwie następujące po sobie pozy postaci są daleko od siebie, bardzo pomagają smiry, czyli rozciągnięte klatki. Czasem są bardzo wyraźne po spauzowaniu, jak na przykład tu przy uderzeniu. Czasami jednak nawet drobny smir potrafi znacząco ulepszyć animację. Najlepiej to widać w tym ujęciu z psem, w której na jednej klatce rozciąga mu się oko. Nie wiem jak to wytłumaczyć, ale jest coś satysfakcjonującego w patrzeniu jak ta psina się rusza. Jedną z fajnych opcji tego programu jest możliwość rysowania poza przestrzenią, w której animacja się wyrenderuje. Bardzo mi to pomogło na przykład przy pierwszej scenie, w której pojawia się Shrek. Używałem też tej przestrzeni jako referencję, pomagającą mi w utrzymaniu odpowiednich proporcji postaci. Przy okazji tego ujęcia chętnie zdradzę pewną sztuczkę, pomagającą w animowaniu rozwianych włosów, której nauczyłem się z kanału Keke Flipnote. Chodzi o to, by wyobrazić sobie niewidzialne kule przelatujące przez włosy postaci. Dla urozmaicenia warto by leciały nieregularnie i były różnej wielkości. Na koniec jeszcze parę ciekawostek. Trochę osób w komentarzach pytało się, do czego nawiązuje to ujęcie, a jest to Penis Music. Gdy byłem w połowie roboty nad animacją, to był jeszcze świeży mem, teraz już niekoniecznie. W każdym razie oryginalnie jest to scena z Megaminda z muzyką Rubber Band. Uwielbiam zarówno tę muzykę, jak i film, więc musiałem gdzieś do tego nawiązać. Ujęcie nawiązujące do kreskówki Wonder Over Yonder ma całkiem
zajmuję sporą część górnego tła, której nie widać w animacji, a to dlatego, że długo nie mogłem się zdecydować nad kompozycją i ostatecznie tło zostało powiększone. Ostatnie ujęcie było problematyczne, bo chciałem zrobić zapętlającą się animację tańca na schodach, jednak oglądając tę scenę z Jokera nie mogłem znaleźć dobrego momentu tańca, który nadawałby się na loop. Ten taniec był po prostu zbyt chaotyczny, a mi się nie chciało animować każdej klatki osobno, więc w pewnym sensie wymusiłem zapętlającą się animację, dodając jedną klatkę z pozycją, której nie było w oryginalnej scenie. Sporo już w tym filmie powiedziałem, więc myślę, że czas kończyć. W opisie znajdziecie link do Roshi merchu, jakbyście chcieli coś sobie kupić. Na kanale ostatnio pojawiały się głównie zapisy z live'ów, ale teraz postaram się wrzucać częściej filmy, żeby wam się nie nudziło. Pa, pa.